Nim przegra ten grom, chciałbym Pawła zapytać, Paweł, z czego wynika to, że się rywale na ciebie boją? No parę lat tam mieszkałeś, to jest wynik tego, czy może czegoś innego? Nie, raczej bardzo nie jest, po prostu, tak jak powiedział, dla kolega z boku, gdzieś tam lekkie problemy zdrowotne, mam mój rywal i tyle, ale bać się, ja nie gryzę. Antek Bartun. Kolega Maciek. Czy ty masz jakiś określony cel, jaki chcesz osiągnąć w MMA? Jakby co ciebie motywuje oprócz pieniędzy? Czy masz na przykład, nie wiem, chcesz się zrewanżować w przyszłości Oświecińskiemu, czy chcesz po prostu gdzieś poprawić swój rekord? Masz jakiś cel? Dużo rzeczy się nam składa, zaczynając od tego, że lubię się bić i to jest jakby to moją pasją, bo czuję się jak muzyka. Pieniądze są efektem ubocznym tego, co tu robię. Nie celuję w jakiś pasz mistrzowski i tak dalej, chcę po prostu walczyć, żyć zdrowo, jak najdłużej się da, bo nie ukrywajmy, że KSW trzyma mnie w dobrej kondycji.